Adrian Boszyński po wygranej walce wieczoru na Dragon Fight Night 4. Gratuluję tego pojedynku, zwłaszcza, że rywal, no, to był naprawdę rywal wysokiej klasy, niepokonany. No i pierwsza jego przegrana, myślę, że zapamięta ciebie na długo. Tak, myślę, że zapamięta mnie na długo, ponieważ też w amatorstwie udało mi się z nim wygrać, ale Krystian naprawdę jest taką charakterną osobą i cieszę się, że mogłem zawalczyć z takim zawodnikiem, który w takim naszym slangu nie puszy się przed walką, tylko z szacunkiem o sobie się wypowiadamy i no i po prostu zwyciężył lepszy tego wieczoru. Najwyraźniej. Powiedz, taka nerwowa pierwsza runda, bo aż 3 faule, znaczy nie wiem jak z tym, to było po gongu ewidentnie. Tak? No było, powiem, że z zewnątrz było widać. Nie wiem skąd właśnie ta nerwowość, ten pojedynek był po prostu jakoś szczególnie ważny? Tak, był dla mnie to jeden z... Przepraszam. Bo ty tak to, nie walczysz. To był najważniejszy pojedynek w mojej karierze chyba. Każdy najnowszy jest ważniejszy? Nie, nie, ten był bardzo ważny, ponieważ przyjechały tu osoby, które mnie oglądały. Sprawdziłem się. Dziękuję mojemu menadżerowi za to, że mnie tak fajnie prowadzi, Krzyszkowi Góralczykowi. Kurde, wszystkim moim sponsorom, rodzinie, przyjaciołom, którzy przyjechali. Jestem spełniony tego wieczoru. Zastanawiam się właśnie, na ile ten cios byłem ciekawy i rzeczywiście coś być może w nim było w tym ciosie po gongu w pierwszej rundzie. Na ile myślisz, że on odczuwał po prostu w drugiej rundzie, no bo jak już weszło drugi raz, to... Tak, kurde, ja nie chcę o tym myśleć. Moje łapy są naprawdę ciężkie, mój trener o tym mówi. W poprzedniej kategorii 7-7 bali się mojego ciosu, widziałem co on robi, jakie spustoszenie. Teraz, uwierzcie, nabrałem siły, jestem gotowy na pojedynki w 8-4. Teraz to z tego miejsca mogę powiedzieć, że jestem gotowy na pojedynki w 84, ale nie będzie też dla mnie problemem konfrontacja w 77 kg. A widać, że byłeś przygotowany na Krystiana, bo nawet kiedy próbował obalić ciebie, no nie było szans. Tak, 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 cieszę się, robię zapasy z Kubą Rumasem, niestety nie było Kuby dzisiejszego wieczoru, ale jego zapasy naprawdę dały radę, słyszałem podpowiedź Bartka, wykluczałem, zrobiłem to, co miałem zrobić, prawda? Gratuluję w takim razie, bardzo dziękuję za emocje. Dziękuję. Był ogień. Dziękuję za wywiadzik, pozdrawiam wszystkich.